gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek z gry oczywiście Grand Theft Auto 5. No dobra moi drodzy, cóż, kolejny odcineczek standardowo, Boże kochane, jak ja tą grę po prostu uwielbiam. Słuchajcie, przy okazji, jeżeli chcecie dołączyć do mojej ekipy do GTA Online, zapraszam, linka macie w opisie. Bardzo często gram, siedzę i tak dalej, więc zapraszam. Dobrze moi drodzy, słuchajcie, zobaczmy. O, Lamar do nas dzwoni. Dobra, odbierzmy. What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Okej, okay. Czyli dostaniemy chopa. O, moment. A, chyba zlawiłem, dobra. Zjebałem sprawę. Dobra, słuchajcie, skoro Chop z nami zamieszka, to rozumiem, że pojawi nam się gdzieś w domku pewnie. Chociaż nie jestem pewny, ale słuchajcie, mamy misję Franklinową. Mamy też misję u Michela. Ja w ogóle, słuchajcie, muszę poodwiedzać te wszystkie siłownie, kluby i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jak to w ogóle działa, ale to myślę, że sobie już samemu sprawdzę, co to w ogóle jest. Aha, to jest mania. Dobra, to mamy Amunation. Jest Chop u nas w chałupie, no to co? Myślę, że jedziemy do domu. Zobaczymy, co tam biega. Ale słuchajcie, tak wracając do GTA Online. Ostatnio... O Boże, Simon. Pieprz się nie teraz. Ja wiadę do psa, bo mi potrzebuje. Słuchajcie, grając w GTA Online, tam w pewnym momencie odblokowałem, po jakimś tam zdobyciu któregoś poziomu, odblokowała mi się możliwość udania się do szkoły latania. Muszę wam przyznać, że... Co ja mam z nim zrobić? Zabić go? Żeby było śmieszniej... Czekajcie, zmieńmy może sobie na pistolet. Żegnam typa. Tak wracając do właśnie tej całej sytuacji z tym, z GTA Online. Szkoła latania to jest po prostu coś tragicznego. Naprawdę. Powiem wam szczerze, że ten, kto wymyślił misję latania, tudzież walkę w tym, że... A, bo my widzę, możemy oddać albo nie oddać. Ale dobra, dostaliśmy sporo kasy nawet. Znaczy 500, dostaliśmy 50 na piwku za to, że uratowaliśmy babce portfel. No ale dobra, spoko. Wracając do tej szkoły latania, słuchajcie, misja z... Co masz przejebane? Zamknij ryja, Simon. Słuchajcie, moi drodzy. Wracając do tych misji, bo widzę, że coś, cały czas mi coś tutaj przeszkadza i nie mogę się za bardzo skupić na tym. Tam jest taki motyw, że musimy w tych wszystkich kanałach, które są w Los Santos, szybować odrzutowcem, znaczy lecieć właściwie odrzutowcem jak najniżej. Słuchajcie, ja to robiłem chyba z półtorej godziny, aż w końcu udało mi się to zrobić i zdobyłem srebro i już mi się nawet tego nie chciało powtarzać. Misja ze spadochronem też miazga, ale ogólnie naprawdę bardzo przyjemnie oceniam tutaj mechanikę latania, ale niestety nie helikopterami. Helikopterami nie umiem tutaj latać totalnie, z każdym samolotem umiem wylądować ładnie, nawet w tym lądowaniu tam wiecie jak jest, że do pewnego momentu musimy dojechać, zdobyłem złoto, więc jest naprawdę elegancko, ale helikopter to jest po prostu coś, co miażdży mi dupę i chyba nigdy się nie nauczę nim latać. GTA wyglądało, w tamtym GTA San Andreas czy w czwórce wyglądało to troszeczkę prościej. Jest Chop. Co my możemy mu zrobić? Niech mi ktoś powie. Czy my możemy... Przytrzymaj bezbronię rękę, aby zająć się Chop. Tak, bezbroń... A ciekawe, co by było, jakbyśmy zabili Chopa, nie? Naciśnij, aby zabrać Chopa na spadze. Możesz użyć Chopa sztuczek, pobierz aplikację i frytną smartfon lotowy, by go tresować. Słuchajcie, niestety... Trumo w kole do wyboru broń. Mamy piłeczkę? O, mamy piłeczkę! Chop, dajesz. Aport. Ale nie na ulicy! Jak go potrąci auto,
To sobie tego nie daruję. Chodź. Dobry chłopak, dobry. Dobra, chodź, czop się gdzieś pobawimy. Może tutaj na ulicy, tak nie za bardzo. A, czekajcie, to było G, tak? Chodź, chodź. Bajer, dobra. Taksówka. Niech tylko ktoś potrąci mojego psa. To dupę urwa. Chociaż wiem, że teoretycznie nie powinniśmy się tu z czopem bawić, no ale... Dobra, niech przyniesie tą piłkę. Bajer, nie no, bajer po prostu. Słuchajcie, co do tej aplikacji całej iFruit, która jest dostępna na smartfony. Niestety... Cóż, ona jeszcze... Możemy go jakoś pogłaskać? Możesz użyć... Aha. No niestety z zadowoleniem może być... Chop, dobra, idź sobie już, misiek. No naprawdę. Chop, no weź ogarnij się, no. Dobra, odwołajmy. Okej. Dobra, słuchajcie, ogólnie wracając też do tej aplikacji iFruit, ona niestety nie działa jeszcze, nie wyszła jeszcze aktualizacja, która łączy ją z GTA Online, więc na peceta, więc niestety, ale no nie mam możliwości się w ten sposób pobawić, a szkoda, bo widziałem, że ta aplikacja całkiem fajnie działa, ale niestety na razie jest tylko Xbox i PlayStation. I don't wanna know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce. Boy, go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Come on. Yeah, yeah. Srom. No more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's been zapped. What's up, fool? With it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mm-hmm. mugged your moms, mm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizette, come on, man. Whoa, cool out. Fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, y'all niggas act like girls. Shit, not me. Dobra, jedziemy do dealera, tak? Kurczę, wolałbym jakieś nautko tamto na przykład, które tam stoi, no ale dobra, jedziemy do ammunition. Czekaj, będą... O, oczywiście, że będą coś pierdzielić podczas. Fucking crazy haired microphone motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like a keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. No dobra, to musimy zaparkować. Pyramids is good, man. Illuminati shit. Jak oni się śmiechowo przewracają, to ja nawet nie mam pytań. Czekajcie, co my... Aha, dobra, to my chyba mamy wysiąść, tak? Tak. As soon as we get paid, homie.
Okej. Taka sytuacja, można tak zrobić. Ammunition. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah! You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. Alright, homie, get your shotgun with the flashlight modification. No dobra, słuchajcie, no niestety my nie mamy zbyt dużego wyboru. Dużo rzeczy jest zablokowanych. O, mamy karabin, ale to chyba mamy, zresztą karabin szturmowy, mamy wszystko. Wszystko zresztą mamy kupione, więc nie powinno być problemu. A co my w ogóle mamy tutaj kupić, tak powiem? Hey, listen up, I want to be crystal fucking clear, nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, we got felonies and we ain't touching shit. I ain't even looking. Oni coś pieprzą, ale... Man, let's do this shit. Nie wiem, kupmy granat. Chyba, że... It's hot as hell up in here, homie. Opancerzenie, o właśnie. Opancerzenie, dobra sprawa, można by zakupić. Tylko lekką kamizelkę to my mamy. Może zakupmy sobie tą. Ale nadal nie wiem za bardzo, co tu trzeba zrobić, kurczę. Tutaj mamy strzelnicę. Kurczę. I have no fucking idea, co tu trzeba zrobić. A, zakup podczepianą latarkę do strzelby, dobra. Taka sytuacja. W sumie mieliśmy to napisane, ale ja oczywiście nie ogarnąłem. Dobra, mamy strzelbę, latarka. Zajebiście, dobra, udało się. That's right. Yeah. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her off friends in La Puerta. No to wsiadać, panowie, jedziemy. Okej, sam mi wsiadł. To też można zrobić chyba. Dobra, Lamar, wsiadaj, jedziemy na akcję. Wiecie co? Ja jednak zmienię chyba to auto raczej. Mam tylko nadzieję, że da radę zmienić. Chyba da radę. Pojedziemy czym innym, że to jest tak pieruńsko wolne, że dajcie spokój. A, dobra, to jest 4-2 miejsca tylko. Co wy mu robicie, da... Czy ktoś wam kazał strzelać? Ćwoki głupie dwa? Niga. To ma 4 miejsca? Tak. Co im się w ogóle dzieje? Zobaczcie na to. No przecież to ma 4 miejsca, przecież siedzi tam ktoś z tyłu, no. Ale popieprzone to. No dobra. Siądźmy do tego, co czym jechaliśmy, kurczę. Lipa straszna, tu jest chyba coś szybszego, ale to też jest jedno. No, zajebiście, co jest grane? O, dobra, tu mam jakiegoś suwa. Spadaj. Dobra, mam nadzieję, że to jeździ troszkę szybciej. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hun, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. Ja będę mówić na tym, jak oni te dialogi, bo kurczę, te dialogi, taka dobrą sprawę, to zajmują nam całą podróż, więc trochę lipnie. No macie te napisy, więc ewentualnie możecie czytać, chociaż myślę, że lepiej jest skupiać się na grze, a nie na jakichś tam napisach, co oni tam pieprzą za głupoty, nie? Tak, Wojciech, tak. Ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. All right, homie, we meeting in here.
Dobra, ja sobie przygotuję karabin szturmowy. Homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. What's up, fool? What up, Whit? We got that shit, nigga, where the paper at? Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Zajebiście. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. Oh, bitch ass ballers. Dobra, mamy broń, więc nie powinniśmy się ich za bardzo bać. Więc jakaś broń jest normalny shotgun. Do pierwszej osoby. Sprawda, tak jak mówię, nie za bardzo mi się podoba, ale w sumie jak idziemy z bronią, całkiem fajnie. Całkiem przyjemne. A broń! Dobra, to jest czysto. Man, I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before blood got spilled all over the place. Przełączymy sobie broń. Spadaj. Ja chyba też mam granaty, nie? Czy rzuciłem granat? Kto zginął? Ja zginąłem! Nie mówcie mi, że dostałem heada! Ale patologia! Wydaje mi się, że headshota dostałem niestety. Pytanie, czy ja mam granaty? Mam granaty. Rzucajmy nimi trochę, no mamy ich całkiem sporo. Więc nie powinno być problemu. Tam się zaraz jakiś wyhaczy. Nie, dobra. Wydzielamy stąd, bo się pali. Dobra. Wystrzeleni. Jeszcze jednego gdzieś widzę. Albo jego nie widzę. A tu jest. Spadaj po tyłachu. Dobra, mamy apteczkę, zajebiście. O, fuck, trzy gwiazdki nas gonią. Świetnie. Dobra. Zabity, uciekamy. Jest jakiś wózek? Po jakiej drabinie? Gdzie wy macie drabinę? A tutaj, okej. Znowu w nas ktoś strzela. Przecież zabiłem tam tego typa przed momentem, nie? Dobra. Zestrzelony. A, jest drugi śmigłowiec, dobra. Co oni kombinują? Lamar, patolu, chodź tu. Wsiadajcie, szybko! No wsiadaj, Downie! T-800!
Ten se na spokojnie w ogóle idzie na drugą stronę, nie? Zamiast jechać tutaj, no come on. Dobra, spierdzielamy, mamy trzy gwiazdki, słuchajcie, musimy im jakoś uciec. Nie teraz włączyć. Dobra, mam nadzieję, że może wjedziemy na autostrady, co? Tak będzie chyba najlepiej. Albo do Penny Spray'a możemy pojechać w sumie. Dam radę? Mam nadzieję, że nikt nie zginie z nas. Dobra, udało się, zajebiście. Pojedziemy do Penny Spray'a, przemalujemy się i nie powinien... O kurna, to jest jakiś... Dam radę? Otwieraj się! Kurde... No, teraz nas gonią wszyscy, nie? Musimy znowu im zniknąć. Ta umiejętność swoją drogą, ale to już nieraz powtarzałem, jest naprawdę świetna, no. Jak się nie ma jej na GTA Online, to uwierzcie mi, bądź też nie, ale jazda jest strasznie ciężka. Chociaż nawet nie wiem, czy można ją mieć na... GTA Online. Dobra, to jest jakiś glina, ale to go, mam nadzieję, że zgubimy jakoś. Przed nami jest. Dobra, skitrajmy się gdzieś tutaj. Nie, do wody! Dobra. Nie wyjedziemy stąd, ale... Lepiej się schowajmy. Może się uda uciec. Chociaż... No i tu wszyscy cholera są. Ale nas nie widzą. Wróć do domu Franklina, dobra. Tylko że panowie, niestety nie wrócimy, musimy sobie stąd wypłynąć i znaleźć jakąś brykę. Także zapraszam. Od razu się, słuchajcie, przy... Oh fuck. Od razu, słuchajcie, przypomina mi się GTA Vice City, gdzie jak tylko wpadło się do wody, czy San Andreas, nie, do, tak, San Andreas, wróć, GTA Vice City, gdzie jak tylko wpadło się do wody, to był momentalny zgon i bardzo często niestety, ale się zmarło. A tutaj widzę na szczęście takiej tragedii, nie ma, wszystkie postacie mogą pływać, więc jest dobrze. Dobra, zatrzymałem jakiś wózek, no powiedzmy, że ty, nie mamy innego, a to jest dwuosobowe tylko. Lipa. Siadamy z tego. Potrącili go. Stój! No kurde, to jest ten sam. Ten jest czteroosobowy? Nie. Wy macie więcej miejsca? Też nie. No kurde, czy w tym mieście... O, tu jest dwuosobowy. Stój! Dobra. Nie, nie ten. No come on, co to... Jak nam w ogóle tu miota, nie? Podwójne auto. Chcę zdobyć. Hammer, hammer, hammera, hammera bierzemy, chłopaki. Siadamy. Idziemy hammerem. Swoją drogą bardzo fajnie, że oni wsiadają pierwsi, bo... Chociaż też nie zawsze, no wiadomo jak to jest, tak? Ale wiecie, z reguły było tak, że pierwsi wsiadaliśmy my, później wsiadała cała reszta i to tak... If you started something with the ballers, shit, I don't care if you CGF for life, nie? Man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGF for life, cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie, foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, all right? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic as shit. No, proszę, jakiś model po prostu. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. Dobra, zajebiście, udało nam się zrobić misję, dostaliśmy nowy kontakt, widzę to Długasa, zobaczmy jak to wygląda, patrzcie, ani celność, ani nieoznaczony, ani czas misji nie zrobiliśmy, ale zrobiliśmy strzały w głowę w formie 10 sztuk, więc jest świetnie. Franklin został odblokowany, daje się, aby odebrać pojazd za drobną opłatą.
Dobrze, słuchajcie moi drodzy, co my teraz mamy tutaj, jeżeli chodzi o misje? Wydaje mi się, że zostały nam tylko misje u Michela. I nie chyba, tylko niestety na pewno. Ale zerknijmy, co my tutaj jeszcze mamy. To jest amunition ze strzelnicą. Mnie to wiecie co, korci, kurczę. Korci mnie ta siłownia i tak dalej, ale kurczę, ja tutaj tego nigdzie nie widzę. Co my tutaj w ogóle mamy? To jest, aha, atrakcje w swoim miasteczku. Nie mamy tego do rozwoju umiejętności. Pain and spray. Strzelnica z tym. Ewentualnie przyłączymy się na Michela, zobaczymy czy u niego są jakieś... Czy u niego są, wiecie, jakieś... inne, mniejsze misje. Zobaczymy, co robi w ogóle Michel. Jechał gdzieś autem. Aha, czyli jesteśmy pod jego domem. Ale słuchajcie, też mamy u Michela... Kurczę, zawsze się mylę z tą mapą. Też mamy, słuchajcie, u Michela... Kurde, mapo. Też mamy u Michela tutaj kilka misji. Nieznajomi i dziwacy. A co to jest to? Te ze znakiem zapytania. Okej. Okay. Ciutkę dziwne. Tutaj mamy, aha, tylko że to jest dla Franklina. Oto słuchajcie, wydaje mi się, że chyba nic więcej tak na dobrą sprawę nie uda nam się tutaj ugrać. Dzisiaj. Ja nie chcę robić znowu za długiego odcinka, bo znowu niestety będę mieć mały problem z renderingiem. A mam wam jeszcze kilka materiałów do nagrania. Także na dzisiaj sobie zakończymy następny odcinek. Zaczniemy od Michela najprawdopodobniej, zrobimy nim misję. Także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.